pomysł na operę za trzy grosze wziął się z prostej przyczyny. Znaczy ja uważam w ogóle, że ta literatura, ta muzyka to jest kanon, prawda? To jest coś, co w sumie można powiedzieć w jakiś tam stopniu stworzyło teatr muzyczny w Europie i chyba w ogóle na świecie, więc to na pewno jest taka klasyka, po którą warto sięgnąć, no bo jeśli od czegoś coś się zaczyna, to warto wiedzieć w sumie, dlaczego się zaczęło tak, a nie inaczej. Poza tym, jeśli chodzi o mnie, to jednak Brecht prezentował w jakimś tam stopniu teatr formy, a ja sam osobiście bardzo kocham teatr formy, może nie tak mocno sformalizowany, ale teatr formy. No to druga sprawa. A po trzecie, jak rozmawialiśmy tutaj z dyrekcją Teatru Varieté nad ewentualnym tytułem, tak troszeczkę biorąc pod uwagę Chicago i to, że to jest jednak Kraków i pewien taki profil, może widowni, która przychodzi do tego teatru, stwierdziłem, że to jest dobry tytuł, bo można połączyć właśnie te cechy teatru muzycznego z teatrem dramatycznym, troszeczkę z teatrem operowym, troszeczkę tak naprawdę teatru, nazwijmy to, plebejskiego z teatrem mieszczańskim. Bo w sumie to wszystko się zawiera w tej operze i stwierdziliśmy, że to jest dobry tytuł. No a poza tym to jest tytuł, którego nie trzeba nikomu reklamować, bo o tym tytule przynajmniej każdy, kto choć trochę interesuje się teatrem, słyszał. Opera za trzy grosze Jerzego Jana Połońskiego będzie miała formę opery za trzy grosze Jerzego Jana Połońskiego. Wie pan, ja bardzo dużo czerpię z ludzi. I ja mogę sobie teraz wymyślić za przeproszeniem, że główne role grają dwumetrowe dryblasy. Jeden jest czarnoskóry, drugi jest Chińczykiem, a trzeci gra na saksofonie. Tylko wiadomo, że to się nie uda, prawda? Bo nie ma się do tego ludzi, więc ja zawsze najbardziej sobie cenię właśnie pracę z drugim człowiekiem i troszeczkę, obserwując castingi, które się teraz odbywają, już na przykład troszeczkę zaczynamy z Jarkiem Stękiem zmieniać formę. Znaczy, w sensie zaczynamy dopasowywać formę do materiału ludzkiego, który mamy. Ja bym chciał, żeby to było trochę na pograniczu, bo to jest teatr w teatrze. Wszystkie te efekty, V-efekty, tak zwane brechtowskie, no to jest teatr w teatrze. To wyjście, śpiewanie songów do widowni, to też jest złamanie pewnej konwencji teatralnej, więc to już jest forma. Więc ja teraz panu nie powiem, że ludzie będą chodzili tyłem, będą twarze mieli na zielono pomalowane, a zamiast rąk będą mieli patyki. Bo tego jeszcze na razie nie wiemy. Ale wiem jedno, że na pewno będzie to bardzo ruchowy spektakl. Bardzo ruchowy spektakl. Myślę, że nawet na pograniczu teatru tańca. No po to mam Jarka Stańka też w ekipie, żeby właśnie to wykorzystać. A poza tym myślę, że bardzo podobnie myślimy z Jarkiem o ruchu. Co nawet widać na castingu tutaj ruchowym, który wcale nie jest prosty. Ten króciutki fragmencik, który oni ćwiczą, jest bardzo trudny. I właśnie dlatego też szukamy takich, nazwijmy to, sprawnych aktorów. Właśnie po to, żeby ten ruch, nawet nie taniec, tak na przykład jak jest w Chicago, który jest bardzo tanecznym musicalem, tylko właśnie bardziej teatr ruchu. I jeśli miałbym tak już w skrócie, bo się rozgadałem, powiedzieć, jaka będzie forma tej opery, to właśnie będzie to na pograniczu teatru ruchu. Od połowy października myślę, że zaczniemy się spotykać na próbach muzycznych, jakichś wstępnych, może choreograficznych, no i praca, a potem premiera. Premiera jest w styczniu, w okolicach połowy stycznia, tak się umówiliśmy, do tego będziemy dążyć. Jeśli nic się po drodze nie wydarzy, a myślę, że się nie wydarzy, to zapraszamy już w styczniu na operę za trzy grosze.